Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Poprawnie i dzisiaj w nieco literackiej scenerii wytłumaczę Wam, zgodnie z Waszą prośbą wyrażoną w ankiecie na moim Instagramie, na czym polega aktualny spór dotyczący wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zacznę jednak od pewnej dygresji, do której powrócę na końcu tego filmu. 26 maja, czyli dzień po wybraniu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, Polskę obiegła pewna informacja, taki news z zagranicy, ze Słowacji, że Magdalena K., dawniej kierująca grupą przestępczą, zajmującą się handlem narkotykami, ścigana listami gończymi, która jakiś czas temu została schwytana przez policję słowacką, że wobec niej sąd słowacki zatrzymał proces ekstradycyjny, czyli o wydanie tej kobiety polskim służbom w celu osądzenia jej przed polskim sądem. Zatrzymano procedurę ekstradycyjną w oparciu o wniosek pochodzący od obrońców Magdaleny K. dotyczący tego, że w Polsce obecnie praworządność jest zagrożona i wobec tego wnioskujemy o udzielenie Magdalenie K., uwaga, azylu politycznego. Słowacki sąd rozważa w tym momencie, czy udzielić Magdalenie K. azylu politycznego, ochronić ją tak naprawdę przed wysłaniem do Polski, w której łamana jest obecnie praworządność. Ta sprawa to pierwsza z realnych konsekwencji dotykających tak zwanego zwykłego obywatela, konsekwencji działań, jakie w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy w Sądzie Najwyższym. Najpierw pokrótce, bo o tym można nakręcić osobny film, powiem Wam, czym jest Sąd Najwyższy, dlaczego jest taki ważny. Jest to w zasadzie najwyższy sąd w Polsce, najwyższa instancja spośród sądów polskich. Sąd Najwyższy m.in. stwierdza tak istotną rzecz, jak ważność wszystkich wyborów i referendów w Polsce. On także zajmuje się bardzo trudnymi zagadnieniami prawnymi. W jakiejś sprawie zwykłego obywatela sąd powszechny wnioskuje do Sądu Najwyższego o udzielenie porady, można tak to kolokwialnie nazwać, odnośnie tego, jak rozstrzygnąć jakieś trudne zagadnienie prawne. Sąd Najwyższy zbiera się, podejmuje uchwałę, rozstrzyga to zagadnienie w bardzo merytoryczny sposób, zazwyczaj wypowiada się na ten temat, jak należy interpretować jakiś przepis, wysyła to rozstrzygnięcie do sądu, który złożył ten wniosek i ten sąd jest związany takim rozstrzygnięciem. Później w praktyce sądy powołują się na to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Kolejną kategorią spraw, jaką zajmuje się Sąd Najwyższy, to rozpatrywanie kasacji od wyroków sądów karnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków sądów cywilnych. Czyli wy, jeżeli zostaniecie w przyszłości skazani albo zostanie wydany w waszej sprawie jakikolwiek wyrok, będziecie mogli po wyczerpaniu wszystkich instancji odwołać się jeszcze do Sądu Najwyższego, złożyć skargę kasacyjną lub kasację. Sąd po rozpatrzeniu waszego odwołania będzie mógł skierować tę sprawę, uchylić na przykład wyrok i skierować sprawę do ponownego rozwiązania wraz z instrukcjami. A więc jest to sąd, który może w przyszłości się zająć sprawą każdego z was. Sąd Najwyższy składa się obecnie z 5 izb. Sędziowie podzieleni są na 5 izb jakby takimi kategoriami. Zajmują się określonymi sprawami. Mamy izbę karną, izbę cywilną, izbę pracy i ubezpieczeń społecznych, izbę kontroli nadzwyczajnej oraz izbę dyscyplinarną. Pierwsze trzy, a więc zajmujące się w skrócie prawem karnym, prawem cywilnym, prawem pracy, istniały od zawsze. Co do ich istnienia w zasadzie nie mamy żadnych wątpliwości, nie kwestionujemy tego. Natomiast dwie ostatnie, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i przede wszystkim Izba Dyscyplinarna, są przedmiotem bardzo obszernych komentarzy, bardzo dużych wątpliwości przede wszystkim natury konstytucyjnej. Sędziowie połączonych izb Sądu Najwyższego stwierdzili w uchwałach na przełomie roku 2019-2020, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, że nie ma prawa istnieć, łamie konstytucję, nie może istnieć coś takiego jak sąd w sądzie, ponieważ jest jeden Sąd Najwyższy, ale powodów podjęcia tej uchwały było o wiele, wiele więcej. Stan faktyczny mamy taki, że ta izba nie ma prawa w tym momencie istnieć. Wypowiedział się również co do tego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzekł, że nie jest to izba, nie jest to sąd i powinna zostać zawieszona. Ten wyrok my, jako członkowie Unii Europejskiej, mamy obowiązek wykonać. Jest to element naszego polskiego prawa, mimo że wydany przez organ Unii Europejskiej. W przyszłości, jeżeli nie wykonamy tego orzeczenia, mogą nas spotkać sankcje i w zasadzie nie będziemy mieli żadnych możliwości protestu przeciwko orzeczeniu tych sankcji. Jedną z podstaw wątpliwości co do funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest sposób, w jaki zostali wyłonieni jej członkowie. Wyborem członków tej izby zajęła się
Krajowa Rada Sądownictwa. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie zrobiła tego w swoim nowym składzie. I tutaj musimy cofnąć się do roku 2017, ponieważ wtedy Sejm znowelizował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa to niezwykle ważny organ, przede wszystkim organ konstytucyjny, wskazany przez Konstytucję. To w Konstytucji znajdują się główne normy regulujące ustrój Krajowej Rady Sądownictwa. W dużym skrócie, bardzo dużym skrócie, Krajowa Rada Sądownictwa zajmuje się wybieraniem tych osób, które mają zostać sędziami. Również, które mają zostać sędziami Sądu Najwyższego. Przed nowelizacją ustawy w 2017 roku większość składu Krajowej Rady Sądownictwa wybierali sędziowie. I takie rozwiązanie było w pełni zgodne z Konstytucją. Natomiast w 2017 roku partia rządząca postanowiła, że od tej pory większość składu Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybierana przez Sejm. I mamy w tym momencie taką sytuację, że większość składu Krajowej Rady Sądownictwa, która zajmuje się wybieraniem sędziów, większość tego składu wybierają obecnie politycy. Władza ustawodawcza czy też wykonawcza przenika za bardzo, łamiąc w ten sposób zasadę trójpodziału władzy, w władzę sądowniczą. Za bardzo na nią wpływa. Największym, według mnie, naruszeniem Konstytucji w przypadku tej ustawy było złamanie artykułu 183 ustęp 3 Konstytucji, który stanowi o tym, że kadencja Krajowej Rady Sądownictwa, członków tej Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata. Natomiast w ustawach z roku 2017, bo ich było kilka, Sejm postanowił, że obecna kadencja członków KRS-u ulega wygaszeniu. Owszem, kadencja dalej trwa 4 lata, ale od tego momentu ci, którzy są w trakcie kadencji, na przykład w trakcie drugiego roku, trzeciego roku, mają odejść, mają zostać usunięci i my w ich miejsce wybierzemy nowe osoby. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie zostaje wydana ustawa, która mówi, że owszem, kadencja prezydenta dalej wynosi 5 lat, ale my zmieniamy teraz prezydenta. I prezydent musi ustąpić przed końcem swojej kadencji i na jego miejsce wybierzemy sobie nowego. I już zmierzam do tego, dlaczego przy okazji mówienia o Sądzie Najwyższym mówię o KRS-ie. Otóż procedura wyboru członków KRS-u jest wadliwa. Zasiadają tam osoby, które nie mają prawa zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ich wybór został dokonany z naruszeniem przepisów Konstytucji. Wyobraźcie sobie, że mamy jakieś przedsiębiorstwo. Dajmy na to szpital. Załóżmy, że dyrektora szpitala powołuje minister zdrowia. Zna się na rzeczy, przyszły dyrektor szpitala, ten kandydat również zna się na rzeczy, jest lekarzem, zna się na zarządzaniu, okej, stawiamy go na miejscu dyrektora szpitala. Ale wyobraźmy sobie, że nagle powstaje ustawa, która mówi, że dyrektora szpitala odtąd powołuje minister zdrowia. Wybiera swojego kumpla, niekoniecznie lekarza, stawia go na stanowisku dyrektora szpitala. Okej, mamy takiego uzurpatora, nie można uznać go za dyrektora szpitala, bo został wybrany niezgodnie z przepisami i ten dyrektor wybiera sobie spośród swoich kumpli ordynatorów oddziałów. Nie są oni lekarzami, ale według niego zasługują, żeby być ordynatorami. Ci ordynatorzy dalej wydają jakieś zarządzenia, udzielają przecież porad medycznych, konsultacji. Nie stają się lekarzami w momencie, kiedy zostali powołani na stanowisko ordynatora. Jeżeli powołała ich osoba do tego nieuprawniona, to powołanie jest nielegalne. Nie są ordynatorami, nie są lekarzami. Taka sama sytuacja dzieje się w przypadku Sądu Najwyższego. Część sędziów zasiadających w Sądzie Najwyższym została wybrana jeszcze przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa w legalnej procedurze. Jednakże kolejna część, przede wszystkim ta zasilająca dwie nowe izby, kontroli nadzwyczajnej oraz izby dyscyplinarnej, została wybrana przez tak zwany, to jest brzydkie określenie, neo-KRS, czyli KRS w nowym składzie, nielegalnym składzie. A więc osoby, które zostały powołane na stanowiska sędziów, nie są tymi sędziami. Zostali wybrani w wadliwej procedurze, w procedurze niezgodnej z prawem. Osoby zasiadające obecnie w Sądzie Najwyższym, tytułujące się sędziami, nie są nimi. Nie mają praw do orzekania i co więcej, nie mają również praw do sprawowania jakichkolwiek funkcji w ramach Sądu Najwyższego, w tym również nie mają prawa zasiadania w tak zwanym zgromadzeniu ogólnym. Oczywiście utworzenie tych dwóch nowych izb należy ocenić jedynie jako zabieg polityczny. Miał on za zadanie zwiększenie liczby sędziów Sądu Najwyższego i tym samym zwiększenie szans na uzyskanie większości, na przykład w przyszłych obradach zgromadzenia ogólnego nad kandydatami na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I teraz dochodzimy do wydarzeń z ostatnich tygodni.
kończy się kadencja prezes Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W ogóle dlaczego mamy coś takiego jak pierwszy prezes? Każda izba ma swojego prezesa, ale najważniejszym jest pierwszy prezes. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, on kieruje pracami Sądu Najwyższego i co ważne, stoi na czele Trybunału Stanu, a więc organu Trybunału, który sądzi najwyższych rangą polskich polityków. Kadencja pierwszej prezes dobiega końca i musimy wybrać nowego pierwszego prezesa. Jak wygląda procedura? Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, a więc wszyscy sędziowie, debatują nad tym, kogo wybrać. Ale procedura wygląda tak, że nie wybierają oni tego pierwszego prezesa. Wskazują jedynie kandydatów. Konstytucja mówi o kandydatach, a więc ma być więcej niż jeden. I tych kandydatów wskazują prezydentowi. Prezydent natomiast ma konstytucyjny obowiązek w zasadzie wybrania spośród nich jednego kandydata. Nie musi przy tym kierować się tym, kto z nich uzyskał najwięcej głosów zgromadzenia ogólnego. Tutaj akurat nie kwestionujemy tego uprawnienia prezydenta, że może wybrać w zasadzie dowolnie między nimi. Ale rzeczą bardzo ważną jest wskazanie kandydatów przez zgromadzenie ogólne. I może nie byłoby aż tylu problemów, z którymi spotkaliśmy się w ostatnich tygodniach, gdyby zgromadzenie ogólne odbyło się przed końcem kadencji pierwszej prezes, pani Gersdorf. Gdyby pierwsza prezes przeprowadziła wówczas obrady zgromadzenie ogólne wskazałoby kandydatów, może mielibyśmy w tym momencie mniej wątpliwości. Ale ze względu na epidemię powstrzymano się od zorganizowania obrad zgromadzenia ogólnego. Doszło do opróżnienia fotela pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tego stanowiska i prezydent musiał wyznaczyć jakiegoś pełniącego obowiązki pierwszego prezesa, czyli osobę, która będzie kierowała przyszłym wyborem kandydatów. Najpierw został nim pan Zaratkiewicz, a następnie pan Stępkowski. Obaj niegdyś powiązani politycznie z obecną władzą i co do obu z nich jest obecnie bardzo wiele obiekcji, czy oni są sędziami, ponieważ zostali wybrani niezgodnie z procedurą, przez tą KRS wybraną niezgodnie z procedurą. Procedura głosowania przez sędziów, przez członków zgromadzenia ogólnego nad kandydatami odbyła się z pogwałceniem wszelkich możliwych przepisów. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa w zasadzie sam ustalił, kto będzie liczył głosy, w jaki sposób będzie liczył głosy, w jaki sposób sędziowie mają głosować. Kierujący obradami ignorował wszelkie wnioski sędziów o poddanie różnych spraw pod uchwałę, pod głosowanie. Odrzucał wszelkie wnioski sędziów, członków zgromadzenia ogólnego o zmianę tego sposobu, o ustalenie sposobu głosowania, o ustalenie w ogóle harmonogramu obrad. Autorytarnie sam, pełniący obowiązki pierwszego prezesa, ustalił harmonogram obrad. W ogóle nie słuchał tego, co mówią mu inni sędziowie Sądu Najwyższego. Pomijam już zupełnie to, że dopuścił do głosowania osoby nie będące sędziami. Tak stwierdził przecież Sąd Najwyższy w przywołanych już przeze mnie uchwałach oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cała procedura przedstawienia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego została więc przeprowadzona z pogwałceniem przepisów i konstytucyjnych, i ustawy o Sądzie Najwyższym. Samo głosowanie nad wyłonieniem kandydatów zgromadzenia ogólnego przeprowadzono w sposób wadliwy, sprzeciwiający się konstytucji. Konstytucja mówi bowiem, że zgromadzenie ogólne, całość, cały ten organ, wszyscy sędziowie przedstawiają prezydentowi kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Co to znaczy, że jakiś organ przedstawia, wybiera, nominuje? To znaczy, że nominant albo kandydat przedstawiony prezydentowi musi cieszyć się poparciem zgromadzenia ogólnego. Wiadomo, że bardzo trudnym jest, aby było to 100% wszystkich sędziów, 100% zgromadzenia ogólnego, dlatego wyrażenie woli przez zgromadzenie ogólne może odbyć się w głosowaniu większościowym. Tak jak naród przecież wybiera prezydenta w głosowaniu większościowym. Jeżeli przyjmujemy, że większość głosujących opowiedziała się za jakimś kandydatem, wówczas jest on kandydatem na przykład zgromadzenia ogólnego. Wolę zgromadzenia ogólnego co do wskazania tych kandydatów najpełniej wyraziłby sposób głosowania polegający na głosowaniu nad każdą kandydaturą z osobna. Zostaje przedstawiona zgromadzeniu ogólnego kandydatura na przykład Jana Kowalskiego i na Jana Kowalskiego sędziowie głosują tak lub nie. Jeżeli większość zgromadzenia ogólnego zakreśliło tak,
To znaczy, że ten sędzia ma legitymację zgromadzenia ogólnego, jest kandydatem przedstawiany następnie prezydentowi. Natomiast w trakcie obrad arbitralnie został zastosowany zupełnie inny sposób głosowania. Głosowanie odbyło się jedno. Sędziowie mieli do dyspozycji jeden głos, oddawali go na wybranego przez siebie kandydata. I w efekcie mamy coś takiego, że sędzia Wróbel uzyskał 50 głosów, czyli większość zgromadzenia ogólnego, natomiast wybrana obecnie na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pani Manowska, uzyskała głosów 25, czyli mniejszość. Ktoś mógłby pomyśleć, no okej, ale to przecież głosujemy, tak, i na przykład wybieramy 5 najlepszych, 5 z tych, którzy uzyskali największą ilość głosów. Nie. Taki sposób głosowania nie jest wyrażeniem woli zgromadzenia ogólnego. Uważam, że bardzo dobrym porównaniem tutaj są wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis konstytucyjny mówi, że naród wybiera prezydenta. To znaczy prezydent musi cieszyć się legitymacją narodu. Wiadomo, że nie całości, ale większości. Dlatego nie kończymy głosowania, nie kończymy wyborów prezydenta Rzeczypospolitej na pierwszej turze. Kiedy na przykład jeden z kandydatów ma 40%, drugi kandydat 35%, reszta odpowiednio mniej, to ten pierwszy kandydat nie zostaje prezydentem. Przecież on ma legitymację około 40% głosujących. Przeprowadzamy drugą turę. Dopiero kiedy któryś z kandydatów uzyska minimum 51%, wówczas dopiero staje się on prezydentem. Uznajemy, że ma legitymację narodu. Tak również powinno być w przypadku zgromadzenia ogólnego. Nie może być tak, że uznaje się za kandydata zgromadzenia ogólnego osobę, która uzyskała tylko 25 głosów, czyli jakiś niewielki procent zgromadzenia. Jest to kandydatka 25 osób, 25 sędziów. Pomijam już to, że sędziowie głosujący na panią Manowską nie są sędziami. Nie byli w ogóle uprawnieni do oddania głosu. Można uznać, że jedynym kandydatem jest sędzia Wróbel, ponieważ uzyskał poparcie większości członków zgromadzenia ogólnego. Jednakże on sam podnosił, głosowanie zostało przeprowadzone w wadliwej formie, niezgodnie z prawem. Również i ja nie jestem kandydatem na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Procedura wybrana, narzucona przez kierującego obradami była od początku wadliwa, bo jeżeli mamy jedno głosowanie, w którym każdy sędzia dysponuje jednym głosem, to przecież może dojść do takiej sytuacji, w której wszyscy sędziowie głosują na jednego kandydata. I co wtedy? Postanowiliśmy, że mamy jedno głosowanie, więc trzeba się konsekwentnie tego trzymać. Mamy jednego kandydata, 100% poparcia dla niego, ale konstytucja nakazuje nam wskazać kandydatów. Więc taka procedura jest od początku wadliwa. Trzeba wybrać zupełnie inną, chociażby sygnalizowaną przez sędziów, że a może by tak zagłosować nad tymi najlepszymi 5. Czy ta najlepsza 5 otrzyma w kolejnym głosowaniu poparcie większości członków zgromadzenia ogólnego, co najmniej 51% zgromadzenia ogólnego. Jeżeli tak, są to kandydaci faktycznie wybrani przez zgromadzenie ogólne, można ich przedstawić prezydentowi. Dochodzimy do momentu wybrania przez prezydenta spośród osób nie będących w ogóle kandydatami, jakieś osoby na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pani Manowska nie była kandydatem na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, nie może więc nim być. Nie staje się prezesem Sądu Najwyższego wskutek decyzji wydanej przez prezydenta. Sąd Najwyższy nie ma obecnie pierwszego prezesa. I to jest moment, w którym wracamy do początku tego filmu, a więc do sytuacji, w której przestępca, kobieta, w tym przypadku akurat kierująca grupą przestępczą, uzyskuje, możliwe, że niedługo uzyska, azyl polityczny. Zagraniczny sąd uznaje, że polskie procedury, polski system prawny nie są demokratyczne, zgodne z prawem międzynarodowym, z wiążącymi Polskę i Słowację również umowami międzynarodowymi. Osoby tak zwane podsądne w Polsce, oskarżeni, pozwani, powodowie, są po prostu pozbawieni tak naprawdę swoich praw. Procedura ich osądzania jest wadliwa. Tak zaczynają już uważać sądy zagraniczne. Jest to sytuacja, która w przyszłości może dotknąć każdego z Was, każdego tak zwanego Kowalskiego. Wyobraźcie sobie, że w jakiejś sprawie istnieje wątek międzynarodowy. Któraś strona jest z zagranicą, jest powodem lub pozwanym, albo skazujemy jakiegoś obcokrajowca w Polsce. Wówczas rządy innych państw, sądy innych państw będą podnosić, że te orzeczenia są nieważne, ponieważ zostały wydane przez osoby niebędące sędziami, nad którymi czuwa sąd, który w ogóle nie jest sądem, który został wybrany niezgodnie z konstytucją i z prawem międzynarodowym.
Wyobraźcie sobie, że w sprawie któregoś z Was sąd polski wyda tak bardzo okupiony taką wielką walką w ostatnich latach orzeczenie w sprawie kredytu frankowego, na przykład unieważnienia umowy kredytu frankowego. Wyobraźcie sobie, że teraz bank zagraniczny będzie podnosił, że on nie uznaje tego orzeczenia. Orzeczenie zostało wydane przez kogoś, kto nie jest sędzią. Do takiego stanu rzeczy dopuszczono w ostatnich latach. Dopuścili do tego politycy i również niestety niektórzy prawnicy. Jak widzicie, te problemy nie są tylko z kategorii problemów władz państwowych, problemów politycznych. One mogą dotyczyć również Was, każdego z Was. Dlatego interesujcie się tymi sprawami. Bądźcie poinformowani, wyrażajcie swoją aprobatę bądź niezadowolenie. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, co sądzicie o tej sprawie, jakie są Wasze poglądy. Może moja interpretacja tych przepisów według Was jest niezasadna. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, link znajduje się w opisie. Tam możecie sugerować mi nowe tematy, tam dzielimy się swoimi poglądami, dyskutujemy w komentarzach, w trakcie relacji. Publikuję również różne ankiety na rozmaite tematy prawne. Tam macie najbardziej żywotny wpływ na kształt tego kanału. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie już za tydzień.